Bardzo często kupując nową chustę nie do końca wiecie, jak przygotować ją do poprawnego, do noszenia w ogóle dziecka. Parę słów o tym w bardzo krótkim materiale. Oglądajcie dalej. Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka, jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i jestem też właścicielem sklepu meababywearing.pl. I z tego tytułu właśnie chciałabym podzielić się z Wami kilkoma bardzo, myślę, istotnymi radami związanymi z chustami i kupowaniem nowych chust właśnie w sklepach internetowych czy u producentów. Chodzi mi o to, że bardzo często zadajecie mi takie pytanie: ale to jak ta chusta do mnie przyjdzie, to co ja mam z nią zrobić? No i właśnie, kiedyś był cały gruby temat o tym, że chusty wymagają łamania. A dzisiaj, tak na dobrą sprawę, te chusty są tak przygotowane już w procesie produkcji i te sploty są na tyle miękkie, na tyle przyjemne, że ten proces łamania nie jest już tak potrzebny. Zatem co trzeba zrobić z tą chustą, żeby ona była idealna do noszenia? Jak to zrobić? Ja skupię się dzisiaj na chustach bawełnianych, bo ta pielęgnacja i to zajmowanie się chustami jest różnorodne względem właśnie tego, z czego ta chusta jest zrobiona, z jakich włókien jest utkana. Natomiast ja dzisiaj skupię się na chustach bawełnianych, bo to jest taki totalny basic i najwięcej osób właśnie bawełny, czy tensele, czy lny kupuje, a te chusty mają dosyć podobne właściwości, jeśli chodzi o pranie i prasowanie. To powiem, co trzeba zrobić. Więc kiedy przychodzi do Was chusta, nie wiem, dostajecie ją w takich woreczkach, czy może w takich ekologicznych od Everslings, czy też w siateczkach od Lenny Lamba, to pierwszą rzeczą, którą bezwzględnie trzeba z tą chustą zrobić, niezależnie od tego, z czego ta chusta jest utkana, trzeba ją wyprać. W procesie produkcji wiele rzeczy się dzieje, przez wiele rąk, przez wiele miejsc ta tkanina przelatuje i wyciera niejedną powierzchnię, więc bezwzględną koniecznością jest wypranie takiej chusty. I teraz, jeśli mogę coś poradzić, pieszcie ją pierwsze pranie samą, dlatego że nigdy nie wiadomo, jak zachowają się barwniki. Nie chciałabym Wam tutaj potem odpowiadać za kolorowe, tęczowe, pierwotnie białe koszulki na przykład, więc dlatego pierzemy tą chustę samą. Najczęściej bawełny wszelkie pierzemy na 40 stopni i, uwaga, wirujemy na full. Jeśli chodzi o bawełnę, możemy sobie na to bez najmniejszego problemu pozwolić. Wirujemy na 800, na 1200 obrotów. Pytacie, czy można chusty suszyć w suszarkach? Można, jak najbardziej można chusty bawełniane. Podkreślam, bawełniane. I nie ukrywam, że to wirowanie i to suszenie w suszarkach sporo już nam da, jeśli chodzi o właśnie tą strukturę splotu, po to, żeby ta chusta nam tak ładnie napęczniała, żeby ta chusta nam tak nabrała tej właściwej objętości. Jeśli mogę jeszcze coś poradzić, jeśli nie macie suszarki, to bardzo dobrym pomysłem jest też wyjęcie chusty z pralki i na mokro wyprasowanie jej. Ja to uwielbiam, ja w ogóle uwielbiam prasować, jestem świrem, ale możecie pominąć ten temat milczeniem. Więc ja prasuję chusty i super się z tym czuję, super się z tym relaksuję. I później ją dosuszam już tylko na suszarce. I na dobrą sprawę to jest wszystko, co należałoby z tą chustą zrobić. Nic więcej do szczęścia nie potrzebujemy, nic więcej nie trzeba z nią robić. Kiedyś się jeszcze spało na chustach, wiązało warkocze i jeszcze cuda na kiju, mało co. Dzisiaj te chusty są tak miękkie, są tak dobrze przygotowane, że naprawdę nic więcej do szczęścia nie potrzebujemy. Więc po co sobie zawracać głowę? Cieszmy się tym noszeniem, bawmy się, wiążmy. Tak naprawdę najlepszym sposobem na łamanie chusty jest jej wielokrotne użytkowanie. Z mojej strony to tyle i do zobaczenia w następnym materiale.